Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Na samym początku możecie zostawić lajka, a ja na samym początku chciałbym wam pokazać coś ciekawego, ponieważ od poprzedniego odcinka chciałem się po prostu najzwyczajniej w świecie udać do fryzjera. Pomyślałem, że czemu by nie obciąć Gerwarda na następny odcinek jakoś bardziej czadersko i kiedy wszedłem tutaj, okazało się, że to nie jest zwykły, kurczę, zwykły strzyga. Nie no, zwykły, jak to się nazywa? Fryzjer. A to też barber, bo on też brodę robi. Balwierza szukacie? Balwierz. No, toście dobrze trafili, zapraszam. Opierdolę wasz mój za pół ceny. Ostrzegłbyś mnie? To jest, jeśli ręce ci się nie trzęsą. No i taka interakcja mnie tutaj spotkała, kiedy wszedłem. Chciałem Gerwardowi zmienić po prostu fryza, żeby jakoś, nie wiem, inaczej troszeczkę wyglądał, niżeli we wszystkich naszych poprzednich odcinkach. I kliknąć, żeby zmienić fryzurę i zobaczcie, co się stanie, jeżeli wybierzemy sobie na przykład może luźno zebrane włosy związane z tyłu głowy, co? Może to. Nie o to mi chodziło. Jak to nie o to? Ostrzyżony waszmość? No, ostrzyżony przecież. A równiusieńko jak spod linijki, że tak powiem. Ale chciałem inną fryzurę. A ja chciałem zostać starostą Mahakamu. A proszę, zamiast tego strzyga jakiś oberwańców. Kolego, mówi się trudno i bierze, co życie daje. A więc z tą interakcją zaczniemy dzisiaj odcinek. Mogę jeszcze raz się u niego? O, witam ponownie! Zadowolony klient zawsze wraca, nie? Ostrzegłbyś mnie? To jest, jeśli ręce ci się nie trzęsą. Proszę, tylko czy teraz, jeżeli wybiera jakąś fryzurę, to zrobić mi taką, jaką bym chciał? Chciałbym wyglądać na skroniach i koński ogon. O, no to jest chyba najlepsza fryzura, jaką Gerward może mieć. No chyba nie o to mi chodziło. Ale nie wiem w sumie, dobra, niech będzie. I chcielibyśmy wąsy i bródka? Zgolona broda? Wąsy i bródka, a poko wąsy i bródka? To jest chyba wąsy i bródka. Ale mogę to wybrać, bo pewnie on mi tak ostrzyże jakoś inaczej, niż tego bym chciał. A to jest wąsy i bródka. No to chciałbym, może broda po prostu? Pokaż bródka samą. Taki już fryz Gerwarda był. Całkiem solidna ta bródka. Chciałem zwykłą brodę. Dasz radę, szefie? Pokaż, czy ci wyjdzie zwykła broda. No i to jest Gerward, który mi się podoba. I fryzurę, kurczę, nie wiem, jakaś ta fryzura. Golenie i końskie. Nie wiem, wkurza mnie ta fryzura. Tak szczerze. Jakaś taka. Dobra, niech będzie ta w sumie. Bywaj. To jest chyba standardowa, którą mieliśmy na samym początku, nie? Całkiem w sumie fajna jest. Niechaj tak na razie będzie. No i ja kontynuuję sobie naszą misję. Gdzie jestem? Nie tu miałem być. W sumie jak jesteś najebany, to jeszcze bym ci opierdzielił chałupę. Nie mogę wejść. Więc co, ja idę odszukać kryjówkę skurwiela juniora, albo idę porozmawiać z Dijkstrą, więc widzimy się już na miejscu. Dobra, słuchajcie, znajdujemy się oczywiście u naszego Dijkstry, naszego szpiega. Pomyślałem, że zanim rozpierdolimy skurwiela juniora, to porozmawiamy sobie z Dijkstrą. I potem w sumie do skurwiela juniora możemy wjechać już z tasakiem tak naprawdę. Czemu by nie? Jakieś tam wsparcie się przyda. Nigdy w sumie chyba nie brałem wsparcia Tasaka, z tego co pamiętam, w moich rozgrywkach, więc może to będzie dla mnie Myślałam, że nie może coś być gorzej. nowego. Ale najpierw, zanim to zrobimy, porozmawiajmy z Dijkstrą i przekażmy mu różne informacje na ten temat. Chłopie, ty masz tu parę. A wiesz, że książka to jest chłopie jak gąbka. Masz chwilę? Mam, Jeżeli będzie wygodnie. wilgotno, to chłopie wciągnie jak gąbka dosłownie. Junior współpracuje z Radowidem.
Jeżeli to prawda, skurwiel ma większe kłopoty niż mu się wydaje. Wiadomość jest pewna? Gdzieś przez lata pracowałeś dla Redani? Nie wiem, czy jest pewna. Masz coś przeciwko Redani? Moje sympatie nie mają tu nic do rzeczy. Skurwiel złamał układ, jest to zdrada, niezależnie z kim teraz trzyma. Potrzebuję kogoś, kto zabierze mnie do juniora. Na pewno masz jakieś stare kontakty w Redanii. Nie mam, ale ty masz. Oświeć mnie. Temerczyk, był dowódca osławionych niebieskich pasów, kojarzysz? Kojarzę. Vernon Ross. Zadekował się ze swoimi ludźmi w obozie w pobliżu Oxenfurtu. Złóż mu wizytę, na pewno się ucieszy. O proszę, czyli możemy wjechać z Vernonem, albo możemy wjechać z Tasakiem, albo możemy wjechać do, na kryjówkę, na do kryjówki tego, do kryjówki Skurwiela z Tasakiem i z Vernonem jednocześnie. Fajnie by było. Przynajmniej by się coś działo, jakieś zadyma by była. No i udajmy się w takim razie do Vernona, daleko nie mamy, więc chodźmy w sumie do tego znacznika. Stamtąd szybką podróż walniemy sobie do Vernona. Nie do końca zobaczyłem na mapie, gdzie on się znajduje. Gdzie się znajduje ten jego obóz, czy cokolwiek tam on robi w sumie. Nie wiem, co robi. W ogóle jakoś mam mózg przymulony. Co on robi? No pewnie jest wojskowym, nie? Tak mi się wydaje. A, tutaj. Koło rezydencji Wegelbudów. No dobra. Łotkom raczej tam daleko nie będzie. I tutaj jest poszukiwanie, rynsztunek szkoły kota. To ja bym to tam się udał też przy okazji, jak już jestem. Ale to najpierw wykonajmy tę misję z Vernonem. I z 10 przysiadzików bym zrobił, takich sportowych. No otrząśnięcie się, bo jest ciężko. Nie wiem dlaczego, kurczę, za mało chyba śpię. A może nie jest ciężko? Właśnie problem z moimi odcinkami jest taki, że najczęściej, kiedy ja mówię, że jest ciężko i że odcinek w mojej głowie, odcinek był słaby, to później kilka godzin po nagraniu oglądam ten odcinek i mówię, kurwa, jaki dobry to był odcinek, co jest grane. I nie wiem dlaczego zawsze każde słabe odcinki myślę, że są dobre, a wszystkie dobre odcinki w mojej głowie są słabe. Przynajmniej kiedy je nagrywam. Nie wiem z jakiego powodu to wynika, ale autentycznie tak jest. Za każdym pieprzonym razem dzieje się dokładnie to samo. Kiedy odcinek jest dobry, ja myślę, że jest słaby. Kiedy jest słaby, ja myślę, że jest dobry. Nie wiem, kurczę, dlaczego. Szukam Rosza. Nie znam człowieka. Coś jeszcze? Rozumiem. A to za tobą to pewnie jest obozowisko grzybiarzy. Jesteśmy ornitologami. A ten miecz to do obrony przed dzioborożcami? Nie. Dzioborożce nie występują w tym klimacie. Nie wiedziałeś? Wiedziałem, bo jestem Wiedźminem. Hortensio, ślepy jesteś? To Geralt, mój druh. Geralt, wchodź. Oj, coś czuję, że ty będziesz miał zajebistą karnę. Może nawet siebie będziesz miał. Albo mnie. Geralt z Rivi, cały i zdrowy. Vernon Ross, ostatnia nadzieja Temerii. Śmiej się. Ale Temeria jeszcze wróci na mapę świata. Rosz, nie mogę zostawić tych ludzi samych sobie. Wes. Możesz. Jak ja tu wszystkie postacie znam. Bo dostałaś taki rozkaz. Pamiętam, jak grałem Wiedźmina 3, to nie wiedziałem, kim jest Wes, ani kim jest Vernon. Teraz już tam mamy trochę background. Znaczy ja mam, bo grałem w Wiedźmina 2. Chociaż... trochę background. No jednak nic z tego Wiedźmina 2, kurczę, nadal nie pamiętam. Oj, ktoś gra akurat w Gwinta. Cześć, sios. Tylko my zagramy w takiego wiedźmińskiego Gwinta. Grywasz w Gwinta? Tak, ale tutaj nie ma z kim grać. Masz talię? Wyciągaj. No to gramy. Powodzenia. Na samym początek takie dobre otrząśnięcie się. Podoba mi się to. Bierzemy Cyrilę, bo to jest kurwa mocna karta za 15. No i klikamy rozpocznij grę i gramy po prostu. Też gra Królestwa Północy, mamy Dijkstrę, mamy Medyczkę, Mistrz Oblężniczy, spoko, Wes możemy wypierdolić, zaszanie elegancko, katapulta. Katapulta, czy katapulta przywołuje katapultę? Chyba nie.
Więc katapultę bym jeszcze zamienił. No i pięknie. Co dostaliśmy w sumie? Nie, dostaliśmy coś gorszego. Deadmont. No niech będzie ten Deadmont. Pyk, szpieg. Minus 7 punktów, grzyby i tuwa. Też te grzyby niepotrzebne. O, chłop rzucił kartę za 10, miał 3 punkty. Już mi się przypomniało, jak się kiedyś mówiło w żal.pl. To się kurwa skręciło. A za jak będzie tu remis? Wszyscy tracimy punkt, czy jakby wszyscy nasze kryształki zostają punktowe? Nie mam zielonego pojęcia, co się wtedy by potencjalnie wydarzyło. Czy my chcemy rzucić Cyrille? Kurczę, chyba chcemy. Rzućmy Cyrille. Vernon, patriota, ale chuj. Dobra, i chyba się poddajemy ogólnie. Tak, i poddajemy się. Będziemy mieli 3 karty przewagi. 2 karty przewagi. Mam sobie kartę za wygraną rundę dobierze. Ale w ostatecznie 3 karty przewagi. Dobra, gramy pod ostatnim linię, czy pod Shani gramy? Ja bym chyba zagrał pod Shani. Czy Cyrille mogę przywrócić? Chyba mogę przywrócić. To jest pojebane, że ja mogę taką kartę przywrócić sobie. Mogę. No, pojebane to jest, że mogę Cyrille przywrócić. Że strasznie mocna karta to jest. 30 punktów ma, no solidnie, solidnie. Trzeba przyznać. Czy jak rzucę trebusz, to dostanę ile? 16 punktów, czyli będę miał 34 punkty. Czyli git. Okej. Okay. Jeżeli on już gra tą kartę, to wydaje mi się, że nic nie ma w eku, nie? I mi się wydaje, że... A nie, my nie możemy spasować przecież, bo my przegraliśmy poprzednią rundę. To możemy zamienić manekinem Shani. Tak, żeby kupić troszeczkę czasu. O. Dobrze, że nie poddałem, przypał byłby. Shani. Kurczę, mocna ta talia. Jest naprawdę solidna talia. Chyba nie da się przegrać Królestwami Północy. Wydaje mi się, że tylko raz, 3 razy z rzędu przeżynałem. Na tym turnieju mini, co byliśmy u tych Wegelburgów. A to się nie liczy. No, wypadek przy pracy. Sporo nic. Transformuje się w co? Kubuka. Dobra, wygraliśmy. No i ma 0 kart, więc... Więc następną rundę również wygraliśmy. Dzięki. Wygrałeś. Gratuluję. Weź tę kartę, zasłużyłeś na nią. Poka. Znasz kogoś, z kim warto było zagrać? O, też dobre pytanie. Słyszałem o jednym karciarzu, który nie tak dawno zahaczył o Nowigrad. Co ciekawe, też Wiedźmin. Lambert na niego wołają. Stary Lambert karciarzem. Ha, ciekawe. Sporo tu postaci, z którymi można grać w Gwinta. Z południa. Lubi i potrafi bawić się kartami. Ale jak widać, najlepiej wychodzi mu spóźnianie, więc nie masz co czekać. Kurde, no. Strasznie dużo postaci do grania w Gwinta. Sensat Hesis. No dobra. Pogadajmy z Vernonem. Jak tu trafiłeś? Z wojskiem oczywiście. Jak Nilfgaard przekroczył Jarugę, rzuciłem wszystko w cholerę i pojechałem na front walczyć z najeźdźcą. Przyłączyłem się do drugiej armii temerskiej pod dowództwem Jana Natalisa. Mieliśmy zatrzymać pochód czarnych na linii Dol-Blatana-Carbon. I zatrzymaliśmy na 3 dni. Potem rozbili nas w puch. Wtedy usłyszałem, że Radowid zbiera siły pod Nowigradem, że będzie walczył o wolną północ. Przebiłem się tu z resztką armii Natalisa, ale... Ale? Ale okazało się, że Radowid nie jest wcale lepszy niż Emhyr, więc uznałem, że lepiej będzie się bić na własną rękę. Okej. Co tu robisz? Uganiasz się za Skojatel? Bez żartów. Kogo obchodzą teraz Skojatel? Znaczy, on walczył ze Skojatel. Ja myślałem, że on jest ze Skojatel. O kurde, okej. No, to wszystko mi się miesza. Szukam Skojatel. A coś ze Skojatel go łączyło. Nie wiem, dlaczego szukasz go w moim obozie.
Ptaszki ćwierkają, że macie wspólnych znajomych. Obaj obracacie się blisko króla Radowida. Ptaszki są stanowczo zbyt rozmowne. Trzeba będzie coś z tym zrobić. To jak? Potrafisz mi pomóc, czy mam szukać dalej? Jak zwykle masz więcej szczęścia niż rozumu. Wybieram się na spotkanie z redańskim szpiclem. Spotykamy się pod Oxenfurtem w klubie szachowym. Dzięki, wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. No dobra, no to kolejna podróż. Dorwać juniora. Spotkaj się z Roszem przy moście albo odszukaj kryjówkę Skurwiela. Czyli to jest ta misja główna, tak? To jakby się teraz... Okej, czyli to się jakby zaktualizowało do misji głównej. Spoko. Ja natomiast chciałbym porozmawiać z Tasakiem. Teraz na razie... A czemu nie mogę tu wyjść? Gdzie tu się wychodzi? Tamtędy? Co mordowałem? Ktoś mnie o coś zapytał, tylko nie słyszałem co. A chuj mnie zaczepia. Coś pytał, żeś. Czy coś mordowałem z dowódcą, ale nie usłyszałem, kurczę, niestety co. Idziemy do Tasaka. Może uda nam się ułożyć z Tasakiem i pomoże nam z rozbiciem, kurczę, z Kurwiela Juniora. Czemu by nie? I oczywiście, no, okradnijmy tutaj wszystko, co możemy ukraść, bo... No, tak bez kradnięcia. No i muszę udać się do Krasnoluda sprzedawać wszystko bez... Absolutna tragedia. Mam 220 kg. Mogę nieść w ekwipunku, a wszystko mam praktycznie zajęte. Za rzeczką to trzeba się uważać. Jeden fałszywy krok i chuj złamany. Krwią zapłacimy za wolną temerię. Dobra, no to wychodzimy wszystko, nie? Tu się wychodzi jednak. Więc ja się udam, idę się, widzimy się, u Tasaka się widzimy, u Tasaka. Muszę z 5 pompek zrobić, zaraz się widzimy u Tasaka. Nie no, to muszę wam pokazać, nie? To jest jakiś żart. I my z tą laską możemy normalnie pogadać, rozumiesz? Co mogę dla ciebie zrobić? Powiem ci więcej. Ja z nią mogę pogadać, ona ma swoje towary. Co sprzedasz? Ja na przykład, szukając rudy, kurwa, srebra, zadupcałem przez 30 minut po całym Nowigradzie, żeby ją znaleźć. Do tego zioma, do tego krasnoluda. A laska koło niego ma, kurwa, rudę srebra, nie? To jest jakiś mega żart. Tragedia. Plus, no jakieś wzmocnione juki, wszystko ma co potrzeba właściwie. Nie, plus chciałem powiedzieć, że ten gościu na dole jest jeszcze taki handlarz, jesteśmy w kasztelanie, w kasztelu znaczy się. Okazało się, że ma 5 nalewek mandragory i 5 tych wiśniówek, które są mi potrzebne do stworzenia 5 białych mew. Także totalnie OP. Możemy z nią zagrać w karty w sumie, w Gwinta. Wygrać jakąś kartę. A i ten handlarz na dole jeszcze miał 2 dodatkowe karty, które kupiłem. Nie wiem co to za karty. Chyba żebraka? Chyba tak. A w ogóle można jaskiera dodać w sumie do naszej talii. No, można dodać. Nawet kurczę, trzeba. Nawet trzeba, bo jest to solidna karta. No i jakieś tam karty kupiłem. Nie wiem do czego. Czy to tam skoja, to nie wiem gdzie. Do potworów, do Nilfgaardu. Nie wiem co kupiłem. Ale coś kupiłem, na pewno coś fajnego. Tylko nie wiem co. Dobra, może jakieś dowódcę kupiłem? Nie mam. Nadal mam zablokowanych niestety dowódców. No nic, rozegrajmy partyjkę Gwinta, pokażę wam. Chociaż nie jest to jakaś wyjątkowa partia Gwinta. To nie wiem, jakoś fajnie mi się gra. Mam wrażenie, jak komentuję to wszystko sobie. Raźniej kurczę gra, że jestem w stanie wybierać postacie i komentować. Mam takie wrażenie. Kogoś by tu trzeba było jeszcze chyba wymienić, ale w sumie kogo? Wieżę obleżniczą, katapultę, Vernona? Nie, jest taka petarda Natalia, nie? Wydaje mi się, że jest mega, 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 mega giga solidna, nie? Mega, mega, mega giga solidna. Bez kitu. Dobra, katapulta? No nie będzie katapulta. A katapultę mogę wymienić, bo to w sumie nie jest mocna karta. No ale pozostałość, no to jest chłopy petardy, nie? Jeżeli chodzi o karty, to jest pach, 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 nie? Jest solidnie. Chłop rzuca mi szpiega, a my mu tak robimy, nie? Ciach. Dzięki za szpiega. Jest? Co on zrobił? Czy my mu chcemy teraz tego szpiega rzucać? W sumie nie. Wiecie co ja bym zrobił? Ja bym spasował. No, ja bym spasował. Mam 24 punkty przewagi. O, i wygrałem. No i git.
I teraz rzuciłbym mu spiega. Cyk. O, jaskier. Dobra, ale to jest win quest, nie? Za mocno jest ta talia, po prostu. Too good to be true. Dobra, możemy spasować, 3 punkty przewagi ma. Nie jest to potężna ilość. No teraz, bo mu została ta, została mu karta jedna. Szkoda, że mógł mu zostać w ogóle szpieg. 50-50 było i miał kurczę minusowe punkty na starcie. No nie został, ale no właściwie nie zmienia to niczego, bo tak czy siak wygraliśmy to. Nie wiem, co by musiało się zdarzyć, żebyśmy to przegrali. Wkurzy mi też czasem to, że trzeba czekać chwilę, aż te karty się rzucą i ta animacja. Jest modyfikacja, która nazywa się Gwint Instant. Wtedy to się na bieżąco po prostu grasz. Runda wykonana i jakby po sprawie jest. Akurat to jest naprawdę fajna modyfikacja, więc nie wiem, czy sobie jej faktycznie nie wgram. Dużo by nam chyba oszczędziła kurczę roboty. Znaczy roboty. W sumie to nic nie robimy, no tylko siedzimy i patrzymy, jak się same karty grają. Nie jest to najcięższa robota. Może roboty to bardzo złe słowo. Oszczędziłoby nam czasu. Wyrostu. Czasu by nam oszczędziło. Kurde, ale on też ma solidną talię, no. To na pewno też musimy przyznać. A co w ogóle jego robi ten? Odrzuć dwie karty, a następnie wybierz jedną dowolną kartę ze swojej talii. To czemu jeszcze nie zagrał? Umiejętność dowódcy. Dziwne. Przeciwnik spasował? Czemu nie zagrał umiejętności swojego dowódcy? Chyba, że to nie działa tak jak ja myślę, ale z tego co rozumiem to jakby... A nie, on musi odrzucić dwie karty z ręki i może sobie wybrać jedną ze swojej ręki, z talii. Tak to działa, no tak. Tak. Myślałem, że on by jak on sobie za tego... Za friko może wybrać dwie z dwóch kart wybrać jakby... Jedną, która mu zostanie. No i nic, i tyle. Właściwie też szeszani możemy tak zrobić. Czekajcie, chcę zobaczyć, ile bym otrzymał tutaj. Ile bym miał punktów. Sporo, ale ona też miała strasznie mocną talię swoją drogą. Kurczę, żeby mi tyle, żeby aż tyle tego? Hewakarski medyk. Co mogę dla ciebie zrobić? Żeby aż tyle punktów w ostatniej rundzie, to była jeden z mocniejszych, kurczę, tych. Przeciwników, jakich spotkałam, to jakiś random. Masz ciekawy akcent. Jesteś ze Skellige? Z Art Skellig. Całe dzieciństwo mieszkałam w Holmstein. Czemu wyjechałaś? Zawsze miałam dryg do kowalstwa. Całe dnie siedziałam w kuźni. Lubiłam tam wszystko. Żar, paleniska, zapach rozgrzanej stali, huk młotów. Kiedy skończyłam 17 lat, ojciec powiedział, że niczego więcej nie jest w stanie mnie nauczyć i wysłał mnie w świat, żebym doskonaliła rzemiosło. Minęło parę lat i zdobyłam szlify mistrzowskie. A potem wybuchła wojna i wylądowałam tutaj. No dobra. Trochę historii o tej postaci, o Joannie. Ja idę sobie powykonywać różne pancerze, posprzedawać rzeczy. Nie będę was zanudzał teraz 10-minutowym pokazywaniem wam, jak robię, kurczę, management mojego ekwipunku, więc po prostu widzimy się zaraz. Dobra, słuchajcie, także znajdujemy się przy Tasaku. Wykonujemy gangi Nowigradu, jesteśmy tutaj, misję. Jesteśmy sobie tutaj porozmawiać z Tasakiem i ewentualnie może poprosić go o wsparcie w naszym ataku na tutaj dom Skurwiela Juniora, kryjówek Skurwiela Juniora. Z tego względu, że ja bardzo lubię robić misje po cichu, tylko no niestety, jeżeli za każdym razem mam opcję wybrania mordobicia, to ją wybieram po prostu, nie wiem, taki mam charakter. Nawet jak mogę użyć znaku, to i tak wolę przypierdolić komuś. Nie wiem dlaczego, ale tak mam. Powiedzieć o juniorze? Będziesz pisał biografię? Napisz też o jego ojcu. Skurwiel, syn skurwiela. Więc tak czy siak, nawet... Słucham. Nawet jeżeli chciałbym wykonać misję po cichu, to i tak tego nie wykonam. Tak jak poprzednie pewnie. Szantażował, zabijał, rozpychał się łokciami. Mówiono, że ma haki nawet na hierarchę. Junior odziedziczył po nim wszystkie cechy, za wyjątkiem zamiłowania do poezji. Ponoć to on zamordował tatkę w drodze na wieczorek recytatorski. A potem przejął po nim wszystkie interesy i kontakty. Okej.
Zająłem się sprawą skurwiela juniora. Doszły mnie słuchy, że postanowiłeś załatwić to na własną rękę. Twój wybór. Oczywiście nic ode mnie nie dostaniesz w zamian, bo nie tak się umawialiśmy. Niczego nie oczekiwałem. A, czy on już nam nie pomoże tutaj w pozbyciu się skurwiela juniora? Toros będzie karany. No szkoda. Zadanie zakończone niepowodzeniem. Jaki dźwięk przykry. Jak to nieukończone? No, trudno. I tak już mam nieukończoną historię Ciri, wyścigi. Nie ma to znaczenia, bo jakby po prostu to nie jest tak, że nam się nie udało wykonać misji, po prostu finał tej akcji był zgoła inny, bo taką drogę wybraliśmy, tak? Więc misja się w teorii udała. Po prostu wybraliśmy inną ścieżkę. No nic, spotkajmy się może z Roszem przy moście w Oxenfurcie. Wykonajmy może to zadanie. Cały czas idziemy jakby zadaniem dorwać juniora, ale ten podzadanie, podpunkt? Nie wiem jak to nazwać. Wykonajmy ten podpunkt. Podpunkt będzie chyba odpowiednim słowem. Czy ja będę miał blisko do Rosza, jak się gdzieś tu udam? No tak kurczę, kawałek będziemy musieli się przejść, widzę. No ale dobra. Bardzo daleko to nie jest. Myślałem nad tym, żeby w międzyczasie, kiedy teraz zrobiliśmy przerwę, no właśnie, bo chciałbym wam pokazać, ekwipunek nam się troszeczkę zmienił. Ubraliśmy te buty zamiast tych butów. Prosta piła, a bo one są... Nie, czemu ubraliśmy te buty? Jak te są lepsze? Bez sensu. Ja miałem ubrać. Pomyliły mi się buty. No to ubraliśmy te buty zamiast tamtych butów, a tamte zamiast tamtych butów. Mam nadzieję, że wszystko kumacie. To zrobiłem z 5 białych mew, poulepszałem ekwipunek, poulepszałem, ponaprawiałem ekwipunek, nie wiem czemu zrobiłem tak. No i zyskałem trochę golda za sprzedanie jakichś pierdół. Właściwie to by było tyle. Oxenfurt ma też swoją muzyczkę w sumie, fajną. Każde miasto ma jakieś swoją muzyczkę, mam wrażenie. Nawet chyba nie, że mam wrażenie, chyba tak jest. Chyba tą muzykę nie spotkamy gdzieś indziej niż w Oxenfurcie. No i myślałem nad tym, żeby wykonać kilka wiedźmińskich może zadań w międzyczasie, kiedy i tak już zatrzymałem ten odcinek. Natomiast wiedźmińskich zadań, w sensie wiedźmińskich poszukiwań, rysztunku, o to mi chodziło. No i jakiś znaków zapytania też. Natomiast kurczę, zrobimy to w następnym odcinku z tego względu, że teraz nie mam czasu i chciałbym się skupić na dokończeniu swoich spraw i kiedy nie będę miał już siły, to na wieczór sobie odpalę gierkę na 2-3 godzinki i sobie właśnie porobimy te zlecenia, a może to nawet zrobimy na streamie, kto wie. Venom? Vernon. Łącznik czeka w klubie szachowym. Załatwmy to szybko. Venom. Kim jest? Jest ta piosenka Venom. Śliski typek. Eminema. W innych okolicznościach Eminema? Nie chciałbym mieć z nim do czynienia. Eminem. Czyli nie ufasz mu? Ja nie ufam nikomu. Tobie też. A jakiś na maksa. Chodźmy. Na maksa upośledzenie językowe, nie? Oczywiście do nic złego, wiadomo. Ale mam chyba. Nie umiem mówić. Więc zapamiętywać nazw. Kurwa, jaka obstawa, co tu się dzieje, ty? Ten łącznik to jest kurwa król? Do jasnej ciasnej? Coś tu nie gra. Sprawdźmy, co się stało. To był chyba temerski znak, nie? Jakaś chyba temerska karczma. I chyba temerską karczmą ona by... Król Radowid? To jest grane, ty. Normalnie w karczmie on siedzi? Gra w jakieś dziwne szachy? A nie, chyba zwykłe szachy. Nie, chyba dziwne szachy jednak. Podwójne bicie? Kurwa, naucz się grać w szachy.
i zacznij grać z kimś innym niż ze sobą. Gra, ponoć szachy uczą strategicznego myślenia. Bzdura. Bierki są identyczne po obu stronach. Zasady zawsze takie same. Co to ma wspólnego z życiem? Wiesz, Wiedźminie, dlaczego gram w szachy? Dla towarzystwa? Dla wprawy? Dla zabicia czasu? Dla towarzystwa? Nie wiem. Żadna odpowiedź mi tutaj nie pasuje. Nie wiem. Gram w szachy, żeby odkryć ich sekret. W tych figurkach szumi krew. Trzeba przystawić ucho i słuchać. Serce pompuje życie. Zbijam pionka. Słyszę rozrywane mięso. Zbijam figurę. Słyszę krzyk z głębi trzewi. Ja chcę złamać szachy. Wycisnąć z nich prawdę. Wiesz, o co mi chodzi? Tak. Nie wiem. Tak, wiem. Tak, królu. Gówno wiesz. Powiedziałeś tak, żeby się podlizać. Przecież nie mówiłem dosłownie. Pierwsza ukryta prawda. Król zawsze otoczony jest głupcami. Rozumiesz? Król zawsze otoczony jest głupcami. Nie rozumiem. Nie, nadal nie rozumiem. Nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Po co przyprowadziłeś Wiedźmina? Wiedźmin sam przedstawi sprawę. Skoro nie rozumiem, to jestem głupcem. Myślałem, że spotkamy się z redańskim szpiegiem, a nie królem. Możesz ominąć pośredników. Wykorzystaj okazję. Szukam skurwiela juniora. Wiem, że ma poparcie Redanii. Po co go szukasz? To sprawa osobista. Nie będę naciskał. Umieściłem juniora w posiadłości w Oxenfurcie. Wiedzą o niej tylko nieliczni. Nie będą chcieli cię tam wpuścić, ale powiedz im, że przychodzisz w sprawie nowych dziwek. Junior ciągle każe sobie sprowadzać kobiety. Mówiono mi, że nie traktuje ich dobrze. To mało powiedziane. Dlaczego wydałeś mi juniora? Właśnie wydałeś mi człowieka królu, w którego zainwestowałeś sporo czasu i pieniędzy. Zastanawiam się dlaczego. Bo chcę zademonstrować dobrą wolę i liczę na wzajemność. Poza tym junior nie jest mi już do niczego potrzebny. Wielka czwórka przestała istnieć. W swoim czasie upomnę się o przysługę. A teraz idźcie już. Z tobą, Roż. Porozmawiam przy innej okazji. No fajnie napisana postać. Trochę takie ciarki. Budzi taki większy respekt niż Emhyr. Coraz bardziej pogrąża się w szaleństwie. Grunt, że dowiedziałem się, gdzie jest Junior. Wiesz co, Geralt? W zasadzie też chciałem cię prosić o przysługę. Mam problem z Vess i potrzebuję pomocy kogoś, kto przemówi jej do rozumu. Odwiedź mnie w obozie. Powiem ci więcej. Dzięki za pomoc, Roż. Do zobaczenia. No dobra, no to odwiedźmy w sumie Vess. A mogę tu wejść z powrotem? Nie mogę, już się zaptuł, skurwibąk. Dobra, uaktualniono wpis o postaci. Nowe zadanie oko za oko. Spotkaj się z Rożem w jego obozie. No właśnie to bym chciał wykonać. Czemu nie mogę wsiąść na płotkę? Bo to nie jest płotka. Wszystko jasne. No dobra, to wykonajmy tą misję poboczną oko za oko. To jest misja na 12 poziom, trochę się ślimaczymy. Albo po prostu zajebiście dużo bije potworów i zajebiście dużo zabijam, w sumie zajebiście dużo expie. Powinienem być w sumie dumny z tego, a nie mówić, o taki poziom mamy tutaj na taki poziom misję. Zresztą i tak mamy skalowanie potworów, więc tak naprawdę nie ma to najmniejszego znaczenia, że misja jest na 10 poziom, bo tak te potwory będą miały 15. Świetnie.
Spotkaj się z Roszem w jego obozie. Gdzie jest Rosz? Tutaj, witam. Geralt z Rivii, cały i zdrowy. Co jest potrzeba z Ves? Mówiłeś, że masz jakiś problem. Z Ves. Wzięła paru ludzi i poszła za rzekę do Jawornika bić Nilfgaardczyków. No i? To chyba właśnie robią partyzanci. Robią, jeśli dostaną taki rozkaz. A ja zakazałem jej opuszczać obóz. Do odwołania. Przestałeś ufać Ves? Gdzie tam? Dałaby się za mnie zabić. Nie w tym problem. Wiesz, czym się różni żołnierz od byle rembajły? Mundurem? Pytam poważnie. Pytasz retorycznie. Więc zamiast czekać na odpowiedź, po prostu mnie oświeć. Żołnierz myśli taktycznie. Wie, kiedy uderzyć, a kiedy się wycofać. Kiedy szarżować, a kiedy czekać. Ves ma z tym problem. Jest porywcza, impulsywna. A w partyzantce jeden fałszywy ruch i wszystko idzie się jebać. Żołnierz to ma, kurwa, machać mieczem. Bałem się, że jak ją wyślę w teren, pójdzie na żywioł. Popełni błąd. No i nie myliłem się. Dowódca ma tak myśleć, a żołnierz to ma w ogóle najlepiej, kurwa, nie myśleć. Dlaczego Ves poszła akurat do tej wsi? Widzisz, chłopi z Jawornika udzielili nam wcześniej. Szczególnie pomocy. W tamtych czasach. Nilfgaardczycy się o tym dowiedzieli. Poszła wieść, że szykują karną ekspedycję. Powieszą pewnie co piątego. No to już rozumiem, czemu Ves tak się paliło, żeby iść z odsieczą. Nie rozumiem za to, czemu ty jesteś przeciwny. Na wojnie giną ludzie. Nie tylko żołnierze, cywile też. Wszystkich się nie uratuje. Ot, tyle. Miałem cię za idealistę. No i zgadza się. Tyle, że ja mam tylko jeden ideał. Wolną Temerię. I dla niego poświęcę wszystko. No dobra. Masz problem z dyscypliną. Ale co ja mam w związku z tym zrobić? Ves jeszcze nie uderzyła. Pewnie czai się ze swoimi chłopakami gdzieś w lesie koło tej wsi. Trzeba ją znaleźć, nim zaatakuje. Powstrzymać. Ty się znasz na tropieniu. Pomożesz mi? Już czuję jej odory. Myślę, że możesz nam idziemy. Złapałem trop. Wiszę ci przysługę. Spotkajmy się w... Widzisz, to mi kartę najlepiej, gwinta. Stamtąd do Jawornika jest już tylko kawałek. Jawornik. Bardzo polsko brzmi. Dobra, idziemy. Będziemy niuchać Ves? No i będzie. Wiedźmin to się nie może rozpoznać. Prawda, żeś kiedyś... 1000 metrów? Skąd ty, Vernon, ty wiesz niby, że ona jeszcze nie zaatakowała? Gdzie my się mamy udać? Gdzie to jest? Tutaj. Drzewo Wisielców. Pamiętam to miejsce. W ogóle nie przyjrzeliśmy się za bardzo temu drzewu Wisielców. Fajna jest ta lokalizacja. Tak inżyniera. Spoko to wygląda, nie? Znaczy, spoko wygląda, w sensie wiadomo, o co mi chodzi, nie? Chodzi o to, że jakby klimatycznie, jeżeli chodzi o Wiedźmina, o. Mrocznie dość. Tym dalej w las od Wiedźmina, tym dalej idziemy w las, tym to mniej mrocznie się robi. Już czarno od Nilfgaardczyków. Szykują ekspedycję. Fajne to jest. A Ves nie widać. Może jest porywcza, ale nie głupia. Czeka na odpowiedni moment. Chce pewnie uderzyć po zmroku, jak... Ciii. Co znowu? Ludzie, trójka, lekko uzbrojeni, składają się. Tam, od strony. Śmierć czarnym! Hepme! Sirke! Wygląda na to, że się spóźniliśmy. No dobra. Zabij wszystkich Nilfgaardczyków, ratuj Ves. Damy radę. Znaczy, mam nadzieję, że damy radę. Pewnie istnieje szansa na to, że jej nie uratujemy. A, istnieje szansa, że ona zginie. Dobra, to trzeba jak najkurczę szybciej na pomoc. Weźmy ulepszonego kartacza. Gdzie jest Ves? Trzeba ją... Kurwa, no przecież ona zginie, no gdzie ona jest? Ves! Gazu, kurwa, gazu! Gazu, tłuką mi Ves! Ty, ona się wyjebie! Wyjebie się, nie mam szans! Przecież... Dobra. Dobra, dobrze, że ja się wyjebałem. Co to kurwa jest, ty? Zanim ja tam dojdę, to... A ja długo dochodzę, oj. Jak widać. Ty, to trzeba konia, szybciej myśleć trzeba. Trzeba użyć mocy mózgu.
Zastanawiam się, dlaczego jak wczytuję mapę, to mi się wczytuje w 5 minut, 5 sekund. Nawet nie w 5 sekund. 2 sekundy. A kiedy zginę i z powrotem przeczytuję mapę, no to trwa to jakieś kurczę kosmicznie długo trwa to. Nie wiem czemu tak jest. Dobra, także śmierć czarnym, oczywiście z gry Wiedźmin 3, Dziki Gon. Mamy na myśli Nilfgaardczyków w sensie. Kurwa, tragicznie to zabrzmiało. Zabić wszystkich, czarny. Jak mi YouTube to wychwyci, to mamy przejebane, nie? Tak, bez... GG jest wtedy. Jezusie Nazarejski, żeby Wes nie zginęła tylko. Trzeba jak najszybciej ją uratować. Kobiety. Woman. Ha, 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 ha. Dobra. Jest git. Sytuacja w miarę opanowana. Zaraz to ja się sam wywalę. Czekaj. Jedzenie zjadłem. Dobra. O kurde, unik. To ta, trzeba to wypić. Czemu by nie ten odwar? Można sobie walnąć. Jaskółeczkę? Jaskółki już nie walimy. Zaraz wywalę to, ale ja się na głowę. Od za dużej ilości przyjętych specyfików. No kurde, Wes, schowaj się, nie biegnij, schowaj się. Kurde. No jak się wywali, to się wywali, nie? Dlatego... No kurwa, Wes! Błagam cię, no. No. No to do 3 razy sztuka, jeszcze raz. Chodź tu, Płotkens. Ty w sumie jesteś ty masz nilfgaardzkie barwy, ty. Czemu oni mnie atakują? No właśnie, to trochę, znaczy... No dobra. Odpuśćmy tą moją myśl, bo chciałem powiedzieć, że to trochę niesprawiedliwe, bo w sumie mam nilfgaardzkiego konia. Więc nie wiem, dlaczego oni by mieli mnie atakować. A z drugiej strony tutaj jest bitwa i ponadto nie wiem, jak oni niby... Twórcy gry mieliby zrobić tak, żeby mnie nie atakowali. Nie wiem, jak oni by to zrobili. Dobra, weź się wyjebie, nie? Bo to jest, kurwa, taki szmulec jebany. To nie ma szans w ogóle. Zobacz, co ona robi, kurwa. To trzeba jak z Bobasem. 2 ciosy zada, już myśli, że kurwa po robocie jest. Że już jesteśmy uratowani i bezpieczni dzięki tobie, no. Dobra. Szybko zjedz coś. Dobra, pizgam jaskółę. Jebać ten odwar, ale jaskółkę się przyda, nie? Chyba bardziej niż ten odwar, no. Tak mi się wydaje. To w sumie tu rzućmy kartasza. Pach. Jeszcze jednego? O kurwa, tam gdzie rzuciłem. O! Zajebiście rzuciłem tego kartasza, dobra. Bi. Pyk, pyk. Dobra, pięknie. Kartasz zajebiście się opłacił. No i tu rzucamy też coś tam. Pach. Niech się duszą. Bez! Tylko ty mi się nie duś. Proszę. Proszę mnie się nie dusić, nie? Płyn mam rzucone na sobie? Chyba mam. Miałem. Teraz już nie mam. Kurwa, jak ja jej przypierdolę kartaszem, to ona pewnie zginie. Ale ciężka sytuacja jest. Chyba mi się wydaje tylko pewnie, że nie jest, ale jest. Dobra, poradziła. Zabiła kogoś nawet. Dobrze. Ło kurczę, wygranko. Nie było to łatwe, nie. Ignorujesz polecenia. Idziesz na samobójczą misję. Jeszcze zamiast założyć na piersi. Lecisz do walki w koszulinie rozpiętej do pępka, z cycem na wierzchu. Nie jesteś moim ojcem, Roż. Nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać. Ale jestem twoim dowódcą, więc masz mnie słuchać. Partyzantka to też wojsko do kurwy nędzy. Nie mogłam zostawić tych ludzi. Oni nam pomogli. Żołnierz jest od zabijania, więc nie od ratowania. Jak ci się nie podoba, wstąp do siostrzyczek Melitele i przyucz się na znachorkę. Dawaj, Bron. Dostaniesz z powrotem, jak zmądrzejesz. Jeśli zmądrzejesz. Idziemy! Jak za starym. Ja się stary i córka. Oho, macie jeńca? Oho, wygląda na to, że macie jeńca. My nie bierzemy jeńców. Zabrałeś mi broń, Roż. Ale poradzę sobie gołymi rękami. Zostaw go. Dość trudno. Co? Słyszałaś? Tak, i nie wierzę własnym uszom. On przyjechał mordować cywili. Widział nas! Chcesz, żeby wrócił do obozu i zdał raport? Emhyr i tak już wie, że zabijamy mu żołnierzy. Niech zobaczy, że potrafimy ich też oszczędzić. No kurde, ale da raport o Wiedźminie. Pewnie.
No, wolałbym, żeby król się nie dowiedział o tym, że morduje mu jego wojska, wiesz? Proszę, to bardzo szlachetne i w ogóle, ale ja czasem robię różne fuchy dla Nilfgaardczyków. Nie chcę mieć kłopotu. Ja tu między, wiesz, jestem. Nie podoba mi się to. Międzykrólowy. Chcę cię narażać. Międzyregionowy. Dobrze mówisz, Geralt. Dobry czarny to martwy czarny. Zatłukę go jak... Potwierdzam. Ja to zrobię. Nie no. My chyba w sumie lubimy generalnie Nilfgaard. Trokar! Ja się nic nie mam do Nilfgaardu. Znaczy oprócz tego, że podbijałem inne królestwa, ale no... Dobra, jest jak idziemy, jest. Idziemy, zanim przyjdzie tu jakiś patrol. Dzięki, Geralt. A gdybyś kiedyś potrzebował pomocy, wiesz, gdzie mnie szukać. Mogliby na przykład konkurować w taki sposób, żeby zamiast konkurować wojnami, to by konkurowali na przykład handlem, no nie? Więc w sumie tak też by mogli wygrać. W sensie Nilfgaard mógłby poszerzyć swoje wpływy. Zamiast bijąc i zabijając cywilów i tak dalej, no to handlując i rozwijając swoją własną metropolię, więc w sumie jeżeli chodzi o ekspansyjność Nilfgaardu, to jestem przeciwko. Jaki statement polityczny, nie? Rzucony. Tak, jestem przeciwko ekspansji Nilfgaardu na dalsze części północy. Mogę tu wejść? Mam zamknięte. A tu coś jest ciekawego, kurde. Zobaczmy. Może jakiś wiedźmiński cosik. Wiedźmińskie ulepszenie, to bym miał mniej roboty na przyszłość. Nie musiałbym biegać. No, kurczę, ametystowy pył. Skarb jakiś, cuda z Erikani. O kurde, jakiś tutaj tego. Kusze, jakiś pancerz, spoko. Bestiariusz brata Alberta. Abalberta. Co to wymyśla te imiona, przez to się nie da czytać. Abalbert. Słyszeliście jakieś imię Abalbert? Nie ma takich imion w ogóle. Ty, a tu był właśnie kowal, nie? Chyba. Jest, tu płatnerski, kamień szlifierski, ale kowale już nie ma z nami. Niestety. Dobra, zobaczmy sobie na zadania, które mamy minutę 47. Niestety. Moglibyśmy wykonać jakąś małą misję, typu uczta dla kruków, idąc po zostawionych przez... Jeszcze raz. Idąc po zostawionych przezeń śladach, Geralt mógł odkryć, kto zgotował mu taki los i co może nawet ważniejsze dlaczego. Przemierzając zakazane zakamarki Nowigradu, Geralt trafił przypadkiem na ciało tajemniczego mężczyzny. Krótkie oględziny wskazały, że ów nieszczęśnik został kilkakroć raniony ostrym narzędziem, choć najwyraźniej udało mu się zbiec przed oprawcą i schować w nieuczęszczanym zaułku. Wkrótce potem zginął od upływu krwi. Chociaż Geralt mówi, że on jest chyba taki wysuszony, nie? Z krwi. A nie tylko, że jakby stracił krew. Także możliwe, że będziemy mieli tutaj misję poboczną związaną z wampirem. Wykonajmy sobie tą misję poboczną, ponieważ ona myślę, że będzie trwała no właśnie tak max 10, 15, 20 minut. I to będzie idealny moment, żeby skończyć odcinek. Widzę, że już się nie pierdolą w tym Nowigradzie. I normalnie redańskie już flagi sobie wiszą wszędzie. Praktycznie Nowigrad to już jest miasto Redanii. Redanii? Redanii. A my jesteśmy... no tak. A gdzie jest Redania ogólnie? Gdzieś tutaj. Redania jest chyba nad nami w ogóle. I oni próbują położyć łapy na właśnie Nowigradzie. Chyba dobrze mówię, mam nadzieję, że tak i nie gadam głupot. Dobra, musimy iść po śladach, tak? Żeby znaleźć tego naszego zabójcę. Ale coś mi tu nie gra, bo... O! Wyraźny, krwawił obficie. Właśnie, bo mi się nie aktualizuje minimapka. Ty, kolega, zapraszał cię tu kto? Nie, trafiłem tu po śladach ludzkiej krwi. Czyli znalazłeś naszego drucha Derika? No, no, to musisz mieć dobre oko. Po tym jak się, no, posprzeczaliśmy, szukałem go pół dnia. I tyle z tego mam, że wlazłem w psie gówno. A takie ładne ciżmy noszę.
z wężowej skórki. Zobacz se. Na co tyle gadasz? Tasak mówił jasno. Jak ktoś znajdzie Melinę, kosa mu pod żebro i do rynsztoku. Pomyśl, Grun. Choć raz, kurwa, pomyśl. Skoro Wiedźmin znalazł ciało, to znalazł i klucz. Bez klucza nie otworzymy skrzyni. Nie otworzymy skrzyni, więc Tasak nie dostanie, co zamówił. Nie dostanie, to się wkurwi. Chcesz tego? No właśnie. Posłuchaj, no, kolego. Masz dwie możliwości. Pierwsza, oddasz klucz, zapłacę ci za fatygę i wszyscy będą zadowoleni. Druga, będziesz fikał. A wtedy zrobimy, jak radzi Grun. Kosa pod żebro. No to nie lubię, jak ktoś mi grozi. Są dwie rzeczy, które robią tylko największe głupki. Rzucanie kamieniami w gniazdo szerszeni i grożenie Wiedźminowi. True. Kurczę, 20 poziomy mają, ale dobra. Ale my jesteśmy jebanymi koks... koksami. Kurczę. Za dużo białka. Chyba to przez białko mi się tak odbija. Chociaż w sumie nie wiem, ale tak na 90% jestem przekonany. O kurde, jak poleciał. Że tak się właśnie dzieje przez białko. Czyli kiedyś chyba... Kiedyś takich problemów nie miałem chyba. Chociaż z drugiej strony... Jak sobie przypomnę, to od zawsze, kiedy nagrywam odcinki, to bekam. To jest pewnie z tego względu, że przestawiasz się wtedy z trybu takiego odpoczywającego sobie na tryb taki... No, powiedzmy, że myślący. Tak? W którym starasz się... powiedzieć coś ciekawego, mądrego, jednocześnie grasz, tak, patrzysz, czy się wszystko nagrywa, czy dźwięk jest dobrze. Musisz robić masę rzeczy nagrywając, okej? Sporo siana. Więc może dlatego mi się odbija, że zaczynam pracować, nie? Mój organizm zaczyna pracować. Dobra, to była szybciutka misja. Widzę gdzieś na tyle są jeszcze jakieś zbiry. Chętnie bym do nich poszedł, czemu nie? Bandyta! Kurwa, nie mogę tu przejść, halo. Nie mogę do was wejść, wariacie. Zamknięte drzwi są. Ale jaja. Nie damy rady tu wejść, dobra. Ewakuacja w takim razie. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba. Pamiętajcie, żeby wpaść też na Twitcha. Mój drugi kanał vlogowy. Czy zobaczyć sobie jakieś inne serie. Czy takie montowane, czy takie grane jak teraz. Napisać może, jakie błędy popełniam. Jeżeli jakoweś widzicie, no nie jestem w stanie też wszystkiego zauważyć sam. Więc zawsze jakaś rada na temat tego. Mikrofon za głośno, gra powinna być ciszej. Tutaj komentarz powinien być błyskotliwszy. Zawsze się przydadzą. Jeżeli nie są zwykłym hejtem, no to się przydadzą. Dwa razy w życiu dostałem radę na temat nagrywania i dwa razy w życiu tą radę zaaplikowałem, więc tym więcej rad, tym lepiej i tym ciekawsze będą odcinki. Dzięki wielkie, do zobaczenia i widzimy się jutro z tej gry czy z innej.